Dzień dobry. Witam na kanale Historia. Dziś będzie o najwybitniejszym polskim generale w historii Tadeuszu Jordanie Rozwadowskim. Zwycięzcy pogromcy bolszewików z pod Warszawy 1920 roku. Człowiekowi, który obronił dla Polski lwów na początku 1919 roku i wygrał dzięki temu wojnę polsko-ukraińską lat 1918-1909. 19. Tadeusz Jordan Rozwadowski jest bardzo mało obecny w polskiej historii, a wszystko to przez dyktaturę Józefa Piłsudskiego i jego osobiście, bo kazali niszczyć wszelkie możliwe dowody i wspomnienia pamięci o wielkości tego na pewno jednego z najwybitniejszych polskich generałów. To zawsze jest subiektywne, ale moim zdaniem najwybitniejszego, dlatego że człowieka, który sprawdził się w bardzo krytycznych, sytuacjach, w sytuacjach, w których wszyscy inni tracili głowę. On zachowywał zimną krew. Urodził się, tutaj są różne źródła, albo 19 maja, albo 20 maja 1866 roku. Mamy więc 167 rocznicę jego urodzin. Urodził się w Babinie, obok Stanisławowa. Był, była to rodzina o tradycjach wojskowych. Dlatego nie było zdziwieniem, gdy najpierw odnalazł się w szkole kadetów kawalerii w Chranicach na Morawach, a później w Wiedeńskiej Akademii Technicznej, którą ukończył w 1886 roku jako podporucznik. Studiował później w szkole wojennej, po której objął funkcję adjutanta w trzecim Sztabie Brygadzie Kawalerii w Marii Boże. Później przeniósł się do 31. Sztabu Dywizji Piechoty w Budapeszcie wreszcie. To jest ważna data, ważne miejsce. 1896 rok zostaje atasze wojskowym w ambasadzie austriackiej w Bukareszcie, w Rumunii. To jest ważne, dlatego że na początku 1920 roku, na początku lat 20., kiedy Rozwadowski był w Paryżu, to wówczas nawiązał kontakty. Odnowił kontakty z Rumunami i stworzył podwaliny sojuszu polsko-rumuńskiego, wymierzonego w Związek Sowiecki. Ale wtedy, w 1896 roku, odniósł wielki sukces jako jeszcze wykształcony wojskowy, ale pokazał też talenty dyplomatyczne. Wynegocjował dla Austro-Węgier umowę celną i Uwaga, bardzo dobrą również współpracę wojskową austriacko-rumuńską. W 1907 roku wrócił do Galicji, do Stanisławowa, a tam nawiązał współpracę z ruchem strzeleckim, którym, z polskim ruchem strzeleckim, który był w cesarstwie Austro-Węgier jak najbardziej legalny ruch strzelecki we wszystkich zaborach tylko nie we wszystkich legal był legalny taki tak, tak z takimi uprawnieniami jak właśnie na austro w austro -Węgrzech. Stał się kuźnią kadr przyszłego odrodzonego państwa polskiego, przede wszystkim armii. Był oprócz tego, że wojskowym dyplomatą, wynalazcą wojskowym. Odkrył między innymi nowy przyrząd cyrowniczy i także nowy rodzaj pocisku artyleryjskiego, który dzisiaj byśmy mogli porównać do pocisków odłamkowo-burzących. W I wojnie światowej był już w Branze generała. Został szefem jednej z brygad artylerii w armii Austro-Węgier, gdzie odegrał decydującą rolę w dwóch wielkich zwycięstwach nad wojskami carskimi pod Gorlicami oraz Jarosławiem. Tam wówczas też zastosował koordynację, to była nowość, działań artyleryjskich z, z atakiem piechoty. Po prostu ogień artyleryjski przygotowywał natarcie. To, co się było już w czasie II wojny światowej standardem, w czasie I wojny światowej było odkryciem kreacją Tadeusza Rozwadowskiego W zagrodę za to. Awansował na dowódcy C43 Dywizji Piechoty. Na początku 2016 roku został zdymisjonowany i przeniesiony na emeryturę. A działo się to dlatego, że wspierał za bardzo polskie dążenia do niepodległości i wspierał też, ochronił też polską ludność na terenach okupowanych przez wojska niemieckie i austro-węgierskie, na których ludność poddani cara byli poddawani represjom. Rozwodowski robił co mógł, aby chronić Polaków. Ale pod koniec roku 1916 nastąpił słynny akt 5 listopada. Akt, który sprawił, że polska sprawa wróciła. Otóż dwóch cesarzy, cesarz Austro-Węgier, austro i cesarz Niemiec, Franciszek i, i cesarz Wilhelm ogłosili reaktywowanie państwa polskiego w ramach sojuszu z monarchiami austriacką i e, niemiecką. To było oczywiste zagranie polityczne, bo potrzebowali polskiego rekruta. Po dwóch latach wojny. Sytuacja była dramatyczna. Liczyli, że ta zapowiedź doprowadzi do tego, że Polacy masowo zaczną zaciągać się do armii niemieckiej, austriackiej. Te nie powiodły się, natomiast konsekwencją było to, że pojawiła się licytacja o Polaków, o serca Polaków, o ręce, karabiny Polaków. Tuż później, chwilę później pojawiła się odezwa. Cara Mikołaja, do mieszkańców ziem dawnego Wielkiego, dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, której on zapowiadał po prostu zjednoczenie wszystkich ziem polskich pod berłem Cara. Powołano również wtedy Radę Regencyjną pod auspicjami Niemiec i Austro-Węgier. Ta Rada Regencyjna która zrzeszała przedstawicieli polskiego duchowieństwa, ziemiaństwa, zaczęła rządzić i przygotowywać zmartwychwstanie państwa polskiego. I właśnie Tadeusz Rozwadowski odpowiadał za tworzenie i budowanie armii polskiej przy cesarstwie, przy cesarzach. On był bardzo dobrze oceniany, był uważany za najlepszego dowódcę w wojskach cesa dwóch cesarzy. I bardzo się go obawiano. Kiedy pod koniec 2018 roku stała się jasna sprawa, że Niemcy i, i Austriacy e, przegrali wojnę, e, pojawiło się niebezpieczeństwo, właśnie że polskie państwo już na pewno zmartwychwstanie stanie i będzie chciało oderwać od Austro-Węgier Galicję, Małopolskę, a od e, niemieccy Wielkopolskę, Pomorze i Śląsk. I właśnie wtedy niemieccy politycy, ludzie służb wpadli na pomysł, aby zwolnić z bardzo luksusowego internowania Józefa Piłsudskiego z poleceniem po prostu aby przejął władzę. I przede wszystkim doprowadził do odsunięcia od zarządzania wojskiem Tadeusza Rozwadowskiego, który wówczas był właśnie szefem nowo powstającej polskiej armii. Piłsudski, aby zostać zwolnionym musiał obiecać, że powoła konkurencyjny do Rady Regencyjnej rewolucyjny rząd. W ten sposób właśnie powstał w listopadzie, 7 listopada 1918 roku, rząd Ignacego Daszyńskiego w Lublinie. Tam ministrem spraw wojskowych został późniejszy marszałek Edward Rydz-Śmigły. Właśnie on miał jedno z poleceń, to było aresztować, a nawet, uwaga, osądzić i skazać na śmierć Tadeusza Rozwadowskiego. Tak bardzo Niemcy i Austriacy bali się generała Tadeusza Jordana. Rozwodowskiego. Jako po, Rozwodowski po przyjeździe Piłsudskiego zrezygnował z funkcji szefa sztabu Wojska Polskiego, ale zanim to zrobił, to zostawił, pod sobie, zostawił Piłsudskiemu tak naprawdę gotową armię, gotowy schemat tworzenia armii, także schemat organizacji przyszłych władz wojskowych, bardzo ważny. Dużo lepszy schemat niż na przykład obecnie obowiązujące wojsku polskim, ponieważ nie tworzące żadnych dwóch władz i utworzący jasną polityczną kontrolę nad wojskiem. Rozwadowski poprosił o skierowanie na front do Galicji, gdzie ruszył z pomocą dla obleganego przez Ukraińców WOWA. Tutaj bardzo ciekawa historia, pokazująca stalowe nerwy i żelazny charakter generała Tadeusza Jordana Rozwodowskiego, gdy przybyły posiłki w styczniu roku 1900 roku przybyły posiłki, zostały one po prostu były one bardzo mało wartościowe i przyszedł rozkaz, uwaga, aby porzucić Lwów, zostawić go Ukraińcom i wycofać się do przemyśla. Rozwadowski został z ochotnikami w mieście, młodzieżą, nastolatkami i to ich dowodząc nimi obronił Lwów. I dopiero gdy w marcu przybyła już regularna armia pod dowództwem Wacława Waszkiewicza ruduszańskiego który zastąpił Rozwadowskiego na stanowisku szefa Armii Wschód, Rozwadowski jako obrońca Lwowa, człowiek, który... Ech, tak naprawdę, mając do dyspozycji tylko ochotników i to jeszcze do tego nastolatków, obronił lwów, zwycięsko odszedł. To było pierwsze upokorzenie w ich relacjach, którego mu Pysucki później nie darował. Piłsudski kazał się wycofać, a Rozwadowski powiedział, że on jest na miejscu i on wie, że jest w stanie obronić lwów. E... Generał Iwaszkiewicz wysłał Rozwadowskiego do na szefa polskiej misji wojskowej w Paryżu. I właśnie tam. Rozwadowski znowu pokazał, że jest nie tylko genialnym wojskowym, świetnym strategiem, ale również jest bardzo dobrym politykiem. To dzięki niemu stworzono w armii polskiej legion amerykański. Tak, drodzy Państwo, Amerykanie walczyli po stronie Polaków o Sowietami, w ogóle o państwo polskie. No i to właśnie wtedy Wtedy, w 1920 roku, Rozwadowski stworzył też, tak jak wspominałem na początku, podstawy sojuszu z Rumunią. Kiedy brał udział w słynnych, haniebnych negocjacjach w SPA, w których Polska zgodziła się de facto zostać kadłubowym państewkiem, bez armii, niepodległości, bez niczego, i jako jedyny uczestnik tych negocjacji z bolszewikami kapitulanckich złożył protest, nie zgadzając się na nie. Rozwadowski powrócił do kraju, kiedy Piłsudski i cała reszta panikowali. Piłsudski sprowadził do Polski bolszewików, to pod samą Warszawę. Jak to się stało? Otóż będąc kompletnym dyletantem wojskowym zarządził atak na Ukrainę w rękach sowieckich, zajęcie Kijowa, licząc, że sukces propagandowy i ogłoszenie powstania ukraińskiej republiki spowoduje że ten przełom polityczny usprawiedliwi i sprawi, że zajęcie terytoriów, które były nie do utrzymania i strategicznie było to bardzo ryzykowne, że to się opłaci. Opłaciło się jemu osobiście, ponieważ mając tak wielkie sukcesy wojskowe, bez problemu mianował siebie sam marszałkiem Polski pierwszym. Tak, drodzy Państwo, Józef Piłsudski mianował sam siebie, nie miał żadnego wykształcenia. Wojskowego, nie miał żadnych wojskowych osiągnięć. Był wcześniej nominowany na brygadiera. To było stanowisko administracyjne w samoobronie, w strukturze samoobrony Cesarstwa Austro-Węgierskiego, odpowiadające mniej więcej stopniu pułkownika. Więc, maturzysta, pułkownik samoobrony został. Sam siebie miał nową marszałkiem polskim. Tyle, jeżeli chodzi o rzekomy geniusz wojskowy Piłsudskiego. Rozwadowski, kiedy tutaj wszyscy panikowali, kiedy Piłsudski zaczynał liczyć się poważnie z upadkiem państwa, on jeden mówił, że spokojnie zabrał się po prostu za pracę, za planowanie, za zarządzanie w kryzysie. Opracował plan kontrnatarcia z Nadwieprza, który przeszedł do historii jako Bitwa Warszawska, został jej głównym koordynatorem. I kiedy Piłsudski, który nie wierzył zwycięstwu, uciekł po prostu od wojska, zdezerterował, no to są dowody w wielu miejscach. Później Piłsudski je systematycznie usuwał, od kiedy, kiedy został dyktatorem Polski, ale było ich tyle, że nie dało rady. I później, kiedy wrócił, kiedy udało mu się odzyskać, na przykład przejąć jego demisję, bo Piłsudski, drodzy państwo, podał się do demisji, tylko zostawienie, ogłoszenie tego faktu zostawił Witosowi. Krótko mówiąc, przewidywał kompletną porażkę. Spóźnił się zresztą, bo wyznaczył sobie, to też jest ciekawe, wyznaczył sobie rolę głównodowodzącego, nie głównodowodzącego, tylko dowodzącego jedną z armii, a to dlatego, że po prostu e, chciał jak najmniej minimalizować swój udział w tej operacji, żeby później zwalić winę na klęskę po prostu na generała Tadeusza Rozwodowskiego. Stało się inaczej i później Piłsudski próbował nadrabiać e, no, dobrym, do, dobrym wyglądem. Problem polegał też na tym Piłsudskiego, że on się spóźnił jeden dzień, ponieważ wyjechał, od, odjechał od Wolski, nie wykonał rozkazu, którego się zobowiązał, i tym samym roz, bolszewicy po prostu unieśli część swoich sił. Udało się im wy, wy, wyjść z okrążenia, dlatego że Piłsudski zawalił robotę. Generał Rozwadowski. E, w wolnej, odrodzonej Polsce został szefem Generalnego Inspektoratu Jazdy. Skupił się na rozwoju szkół kawaleryjskich i uwaga, na postulowaniu tworzenia pułków pancernych. To był człowiek, który jako pierwszy twierdził, że będzie istniał Blitzkrieg i że trzeba się na niego przygotowywać, czyli ta błyskawiczna wojna, która sprawiła, że Adolf Hitler podbił Europę. Te 10 punktów pancernych, gdyby Rozwadowski zajmował się dalej wojskiem, polska armia, nie musiała przegrać starcia. Niestety z armii po 26 roku Razwadowskiego nie tylko wyrzucono, ale wręcz zamordowano na polecenie Piłsudskiego. A Rozwadowski po prostu był genialnym wojskowym, ale był nawet lojalny wobec Piłsudskiego, pisząc, że zdaje sobie sprawę, że naród, szczególnie taki, taki jak Polska, potrzebuje taki skrwawiony, obity, potrzebuje bohatera i on się godził, że ten bohaterem niech będzie Piłsudski, natomiast Piłsudski był strasznie zazdrosny o prawdę, on po prostu nie mógł ścierpieć, że istnieje generał, który wie i y, 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 że jest on autorem faktycznym i on liczył, że jak się go pozbędzie, to sprawi, że wszyscy uwierzą w nieprawdę. Strasznie przykra historia pokazująca, jak małym człowiekiem był Piłsudski, jak wielkim człowiekiem był Rozwadowski, który dla dobra Polski był gotów wyrzec się historycznej chwały zwycięstwa. W 1926 roku Rozwadowski stał na czele sił broniących legalnych władz przed bandycką akcją zbrodniczym zamachem stanu Józefa Piłsudskiego. Niestety po trzech dniach walk w maju 1926 roku prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozkaz zakończenia i zaprzestania walk przez obóz rządowy. To była błędna decyzja. Rozwadowski jednak był żołnierzem i się jej podporządkował. Został natychmiast wbrew obietnicom Piłsudskiego aresztowany bezprawnie, internowany, a później zatrzymany najpierw, czyli właśnie internowany, później aresztowany i trzymany w więzieniu bezprawnie przez ponad rok, po prostu bez żadnego procesu, bez niczego. W tamtym czasie najprawdopodobniej przetrzymywano go w pomieszczeniu, które było odmalowane, e, e, zawierało po prostu truciznę z arszenikiem. Właśnie w tym więzieniu przez rok e, jego... Stan zdrowia drastycznie się pogorszył. W końcu 18 maja 1927 roku, po ponad rocznym pobycie w areszcie, bez żadnych podstaw prawnych, bez niczego, przy po prostu taka, przy takiej woli Piotrowskiego, rozwadowskiego, zwolniono. Generał miał bardzo silne bóle brzucha. Krwawił, miał torcje, których lekarze pochodzenia nie byli w stanie ustalić. Właśnie, prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z zatruciem arszenikiem. To jest o tyle ważne, że po jego śmierci władze sanacyjne kategorycznie zakazały sekcji zwłok generała Tadeusza Rozwadowskiego. Obawiano się bowiem, że zostanie znalezione coś, co po prostu pokaże, iż został on zamordowany. Mimo choroby on cały czas pracował. Napisał referat Problemy dzisiejszej obrony państwa, który był takim jego wojskowym testamentem. Tam właśnie proponował błyskawiczny rozwój takich wojsk szybkiego reagowania, gdybyśmy już dzisiaj to powiedzieli, miały się one składać z wojsk kawalerii, broni pancernej i samochodowej lotnictwa. Przewidywał na drugą połowę lat 30. wojnę między Rosją a Niemcami. Na jego prośbę pochowano go w Lwowie w... Październiku zmarł 18 października pochowano go 20 października, 2, 2 października w Lwoje, ponieważ chciał być ze swoimi żołnierzami, którzy oddali życie za, za Lwów, za obronę Lwowa przed Ukraińcami. I co ważne, kiedy zaczęła się wojna w 1939 roku, to okazało się szybko, że grup Generała Rozwadowskiego jest pusty. Wszystko wskazuje na to, że jego ciało zostało albo w ogóle wykradzione, niezłożone do grobu już w 1928 roku, ewentualnie usunięte w obliczu najazdu. Trudno to powiedzieć. To były decyzje. Ja, się, ja obstawiam, że od samego początku, że, tu, że jeżeli był pochowany, to mógł zostać jego ciało mogło zostać ekshumowane i zabrane nawet tuż po pogrzebie w 1928 roku, ponieważ mordercy doskonale wiedzieli, że zatrucie arszenikiem da się sprawdzić nawet wiele dekad po śmierci i chcieli uniknąć tego oskarżenia Pisowskiego o mord. Zamordowano, bo bezsprzecznie go zamordowano. Nawet jeżeli nie było to oficjalna decyzja, żeby go otruć arszenikiem, to trzymając go ponad rok w skandalicznych warunkach, odebrano temu jednemu z największych polskich bohaterów zdrowie. Człowieka, któremu droga była głównie ojczyzna, a nie blicht i sława, odwrotnie niż u Pysuckiego, dla którego ważniejsza była osobista popularność i osobiste zasługi, nawet nie jego, przypisane mu niż, niż dobro ojczyzny. Rozwadowski dla dobra ojczyzny był gotów pogodzić się z tym, że słaby za jego dokonań e, przypisze się Piłsudskiemu. Pamiętajmy o nim. Tadeusz był Rozwadowski, jeden z najbardziej wybitnych generałów. Człowiek, który obronił wów, mając do czynienia do dyspozycji tylko i wyłącznie nastolatków, ochotników tak naprawdę, dostając rozkaz od Piłsudskiego, dyletanta wojskowego, Wycofania się do przemyśla powiedział mu, że jest na miejscu i że on jest w stanie e, lepiej odpowiedzieć, czy to się da obronić, czy nie. I obronił miasto. I podobnie w 1920 roku, kiedy Piłsudski panikował, po prostu jak dyletant Rozwodowski spokojnie wziął plany, które przygotował jeszcze. E, w czasie powstania listopadowego generał Prądzyński i na ich bazie opracował kontruderzenie z Nadwieprza. To w zasadzie, drodzy Państwo, jedyna znana korzyść z powstań w historii, że dzięki powstaniu listopadowemu były plany generała Prądzyńskiego, z których Tadeusz Rozwadowski zbudował plany największego dwudziestowiecznego zwycięstwa oręża polskiego, jednego z największych w historii, czyli pokonania Rosjan na przedpolach, bolszewików na przedpolach Warszawy. Szanowni Państwo, jeżeli materiał o tym jednym z najwybitniejszych polskich generałów, moim zdaniem najwybitniejszym, podobał się Wam, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie... E... I udostępnianie tego materiału jak najszerzej. Ja, drodzy Państwo, polecam Historię na Weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze mamy Państwo Żydowską Zemstę za Holokaust. To jest temat wiodący numeru. Chodzi o tym, jak. Do niedobitki e, niemieckiego Holokaustu chciało się po prostu zemścić na katach. Dlaczego do tego nie doszło? E, do czego, co, ilu się udało zabić? Oczywiście tego o masonach wszechpotężnych. Ile prawdy, a ile legend jest w tym, że masoneria e, naprawdę rządziła światem. No i wreszcie polski Robinson Crusoe, legendarny rozbitek był poddanym władcy Rzeczpospolitej. Też bardzo ciekawa historia. W środku jest mój materiał o tym, jak polskie, polski wywiad okradał, e, okradał transporty z ukradzionym złotem przez Niemców, które zmierzały do Ameryki Południowej. Co się stało z tym złotem? Dlaczego o tej operacji nie wiedział nic rząd polski w Londynie? I osobiście polecam też... E, Taki rozszerzony rys historyczny Frederyka Nietzsche, legendarny nazistowski filozof, ulubiony filozof nazistów, bo to jest lepiej powiedziane, bo to oni sobie go wybrali, a nie oni. Ich... Uwaga, był dumny z tego, że jest poch z pochodzenia Polakiem i wolał swoje polskie korzenie niż niemieckie, ponieważ Niemcy dla niego byli prymitywnymi piwożłopami, którzy właśnie pod wpływem tegoż piwa mieli lekko schamieć. Jaki naprawdę był Fryderyk Nietzsche o tym w historii na weekend, gorąco polecam, a Państwu mówię do zobaczenia.